Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 10 po 8, prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik jest naszym gościem. Dzień dobry, pani prezydent. Witam serdecznie. W sobotę metropolitalne święto rodziny już po raz 12. Chyba tak można zaryzykować stwierdzenie, że sporo się zmieniło od tej pierwszej edycji. 12 lat, dużo czasu. Oj, myślę, że czas bardzo szybko leci. Ale co do zasady, jeśli chodzi o rodzinę, to wszystko stabilne. Ale też chyba jest trudniej niż 12 lat temu. Znaleźć dziś czas dla rodziny to jest naprawdę spora sztuka. Oj tak, dlatego właśnie już przez 12 lat mówimy o tym, że warto znajdować czas dla rodziny. To prawda, to duża sztuka znaleźć czas dla rodziny, dla siebie. Stąd właśnie co roku w maju staramy się przypomnieć, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a myślę, że najważniejsza jest rodzina. I proponujemy, żeby w tym czasie być trochę egoistą i znaleźć czas dla siebie, dla swojej rodziny. Stąd ogromna propozycja różnych działań, które właśnie są dedykowane rodzinie. Po to, żeby zauważyć, że nasze dzieci potrzebują nie tylko naszego czasu, ale nas, że seniorzy też na nas czekają, żebyśmy może troszkę zwolnili. Oczywiście chciałoby się zwolnić normalnie, ale przynajmniej w tym czasie zauważmy siebie nawzajem. Też państwo zwracacie uwagę na jedno słowo w tym roku. Słowo klucz to pokój. Coś, czego też w jakimś stopniu brakuje dziś? Panie redaktorze, no myślę, że rozchwialiśmy się na wielu płaszczyznach i o pokoju dziś rozmawiamy z niepokojem. Dziś potrzeba nam tego pokoju szeroko rozumianego. Od tego pokoju w rodzinach, w miastach, w kraju, po ten globalny pokój, który dla każdego ważny jak powietrze. Troszkę to jest tak, póki żyjemy w spokojnej przestrzeni, o wielu rzeczach nie myślimy. Dziś, kiedy jesteśmy bombardowani niepokojącymi informacjami, wydaje się, że ten pokój wysuwa się bardziej na pierwsze plany. Tak, chcemy rozmawiać o pokoju, chcemy uświadamiać, że ten pokój budujemy my wszyscy. I tak naprawdę od naszych rodzin zależy, również od nas samych zależy również, jak ten pokój będzie się wokół nas kształtował, jak ten pokój będziemy wspólnie budować. Bo przecież wszystko, co się zaczyna się w rodzinie. Budowanie pokoju też zaczyna się w rodzinie. Jeśli chodzi o metropolitalne święto rodziny, to ono od pewnego czasu odbywa się w trochę innych okolicznościach, to znaczy odbywa się w metropolii już. I to jest rzeczywiście pewna nowość. 12 lat temu, nawet kilka lat temu jeszcze tego nie było. To znaczy, że rzeczywiście to słowo metropolitalne już nabrało takiego znaczenia pełnego? Panie redaktorze, i to jest dowód na to, że warto krok po kroku konsekwentnie, skutecznie realizować zadania. Tak, metropolia to chyba nasze zwycięstwo. Oczywiście jeszcze nie potrafimy wystarczająco być może wykorzystać tego potencjału, ale chcemy promować nie tylko nasze rodziny, ale chcemy promować również naszą metropolię. Myślę, że Śląsk ma ciągle jeszcze taką łatkę poprzemysłową, taką dość ciężką łatkę. A przecież to przepiękny obszar przede wszystkim wspaniałych rodzin, ale też obszar, gdzie widzimy prężny rozwój i kultury, i oczywiście sportu, ale przede wszystkim też gospodarki. No proszę spojrzeć na kończący się kongres. No myślę, że każdy, kto potrafi z takiego kongresu choć trochę skorzystać, to wyciąga na przyszłość ogromne wartości. Tak więc rzeczywiście po raz kolejny już w metropolii i myślę, że to metropolitalne święto rodziny też przyczyniło się do
budowania metropolii. Tak więc myślę, że to jeden z efektów pozytywnych naszego wspólnego rodzinnego też działania. Jeśli chodzi o Metropolitalne Święto Rodziny, to również my jako Radio M będziemy zapraszać Państwa tutaj w nasze skromne progi w kolejną sobotę 25 maja, ale jeszcze więcej szczegółów będziemy oczywiście zdradzać wtedy nasz dzień otwarty. Pani prezydent, jeśli pani pozwoli, zmienimy jeszcze temat. Pewnie jako wieloletnia nauczycielka obserwowała pani też wnikliwie protest nauczycieli w kwietniu. Natomiast chciałem zapytać to, co teraz, bo właściwie protest już za nami, ale co z wynagrodzeniami za czas protestu, jeśli chodzi o nauczycieli z Zabrza? Panie redaktorze, no pracodawcą każdego nauczyciela jest dyrektor szkoły. W szkołach, którego pracodawcą jest samorząd. Oczywiście, jak najbardziej. Ten samorząd dba o dobrą kondycję szkół i samorząd oczywiście będąc odpowiedzialny za tą sferę organizacyjną, a też za tą skorupkę, powiedziałabym. Myślę, że nie tylko z troską odnosi się do placówek, ale też oczywiście z troską odnosi się do nauczycieli. Proszę zauważyć, że zabrzański samorząd dokłada do tego, co subwencja oświatowa rządowa wkłada, już ponad 100 milionów. To są właśnie środki przeznaczone dla młodzieży zabrzańskiej, dla zabrzańskich nauczycieli. Tak więc oczywiście proszę zauważyć, że w Zabrzu wiele dyskusji odbyło się na temat właśnie działań wokół nauczycieli. Tak więc myślę, że na ile samorząd może, na tyle pomaga. No tylko, że jest pewien problem, bo też jest taka opinia, że zgodnie z prawem to strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać pieniędzy za ten czas. Co w związku z tym? Panie redaktorze, prawo jest prawem, trzeba go przestrzegać. Natomiast myślę, że pracodawcy muszą poszukiwać różnych rozwiązań. Natomiast każdy z nas prawo zna i prawa musimy przestrzegać. Może być tak, jak na przykład w Rybniku taki pomysł się pojawił, zwiększenie dodatków motywacyjnych, żeby jakoś nauczycielom zrekompensować to, co stracili? Panie redaktorze, tu już zostawiamy ten problem w ręku dyrektorów, w ręku pracodawców. Pani prezydent, jeszcze jedna sprawa. Najwyższa Izba Kontroli odwiedziła ostatnio Zabrze, aby przyjrzeć się temu, co zostało. Pani mówiła o Przemyśle, ale to jest to, co zostało po Przemyśle, a więc hałdy pogórnicze. Jest kilka uwag do zabrzańskiego magistratu. Pani zapoznała się z tym raportem już? Panie redaktorze, dobrze, że pan powiedział, że jest kilka uwag do działań, a proszę zauważyć, że dotyczy kwestia bardzo poważnego problemu. Bezpieczeństwa. Problemu hałd, problemu bezpieczeństwa, problemu tego, co zostało po eksploatacji górniczej. Jak pan zauważył, hałdy pogórnicze to pewien problem, który został po eksploatacji. Proszę spojrzeć szerzej. W Zabrzu jeszcze nie tak dawno było 8 kopalń. Dziś to tylko wspomnienie i nasza jedna kopalnia historyczna, Muzeum Górnictwa Węglowego i kopalnia Guido. Proszę zauważyć, że ta uciążliwa działalność gospodarcza z jednej strony oczywiście przynosiła poważne efekty, poważne zyski, a z drugiej strony pozostawiła uciążliwość. I dziś w Zabrzu tak naprawdę po 30 chyba czterech hałdach pozostały jeszcze cztery hałdy, z którymi są rzeczywiście problemy, a problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Tak więc oczywiście Najwyższa Izba Kontroli przygląda się tej działalności w sposób szczególny czy wnikliwy. Natomiast zanim Najwyższa Izba Kontroli przygląda się tej działalności, to samorządy podejmują działania, żeby to, co pozostało z tamtego czasu, było jak najmniej uciążliwe i żeby zrewitalizować tą przestrzeń, która jest trudną przestrzenią. Najtrudniejszą przestrzenią dziś w Zabrzu jest hałda Ruda. Hałda, która jest pod nadzorem oczywiście samorządu. Proszę też zauważyć, że jest to hałda, która jest na w przestrzeni właściwie Skarbu Państwa.
państwa nadzorowana przez miasto. Tak więc miasto pełni funkcję nadzorującą, ale nie tylko nadzorującą, bo od 2007-2008 roku podejmujemy wiele działań, żeby zminimalizować tą uciążliwość. To nie jest tak, że dotkniemy zaczarowaną różdżką i wszystkie trudne tematy nam się rozstąpią. Hałda Ruda to ogromny problem, ale to też dzięki współpracy z GIG-iem, dzięki środkom z Wojewódzkiego, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska udaje nam się niwelować ten problem i minimalizować szkodliwość. My doskonale wiemy, że to dziedzictwo jest trudne. Panie redaktorze, z centrum miasta nie tak dawno wywieźliśmy 450 ton smoły po działaniach koksowników. To tak nie więc... tylko w Zabrze jest ten problem, ale jeszcze jedna kwestia, pani prezydent. Czy przedsiębiorca w pełni informuje i czy pani ma na bieżąco te informacje, jak ta rekultywacja tej hałdy przebiega? Panie redaktorze, dzieje się to pod nadzorem Wydziału Ekologii, tak więc naczelnik Wydziału Ekologii na bieżąco uczestniczy w tych procesach. To nawet nie jest kwestia przekazywania informacji. To jest kwestia uczestniczenia w całym procesie. Trudnym procesie, procesie, który kosztuje ogromne pieniądze, tak więc najpierw trzeba pozyskać te pieniądze, najpierw trzeba mieć wiedzę. Ta wiedza jest zmienna, bo przecież hałdy na co dzień generują wiele problemów. Tak więc to jest bardzo złożony proces, a to, że NIK interesuje się tym problemem, to myślę, że i dobrze, dlatego że to nie jest jeden problem jednego miasta. Wiemy, że na całym Śląsku tych hałd jest ponad 130, tak więc trzeba się tym interesować, trzeba się tym zajmować. A my samorządowcy na pewno robimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuwali tą uciążliwość, choć uciążliwość jest znacząca. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.